Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Andrzej Jaworaki, a to jest JBC Trash Sex Swem Daily Vlogo Podcast, w którym to codziennie, jak sama nazwa wskazuje, metaforycznie odgrzewamy kotlety. W dniu dzisiejszym, żeby być jeszcze bardziej pragmatycznym, jeszcze bardziej jeszcze spróbuję udzielić odpowiedzi na trochę dwa pytania, dwa requesty w tym samym filmie, ponieważ łączą mi się one w pewien sposób. W związku z tym, że często pytania, tudzież requesty są dosyć kompleksowe, długie, to nie będę ich odczytywał, trochę też nie mam za bardzo możliwości, bo nagrywam na telefon bez możliwości montażu, ale umieszczę te pytania w formie tekstowej w przypiętym komentarzu lub w opisie żeby kto chciał, mógł sobie zrozumieć lepiej kontekst, ale też niezależnie od tego, jakie były pytania, spróbuję to w formie po prostu wideo wszystko wyjaśnić. Taki roboczy, roboczy temat to, czy nie żałuję przeprowadzki z Los Angeles do Gliwic, ponieważ jak zauważyła tutaj jedna ze słuchaczek, widzek, fanek, hejterek, wierzę, że nie, jest to dosyć dziwny wybór, o którym trochę mówiłem właśnie w tamtym filmie, Trzy najważniejsze decyzje w moim życiu. Również podlinkuję, jakby ktoś miał ochotę sobie zerknąć. Oraz połączę to właśnie z tym, czy, czy trochę mm, nie mam takiego przekonania, że już nic mnie w życiu nie czeka, że już wszystko przeżyłem, że jestem takim 36-letnim starcem i wierzę, że uda mi się zdementować to, bo za chwilę wrócę do tej przeprowadzki z super Los Angeles do jakiejś tam Polski. Ale najpierw chciałbym właśnie naświetlić roboczo, odpowiadając, odpowiadając na takie robocze pytanie, czy ja się czuję teraz w jakimś złym miejscu, że mogłoby być coś lepiej, mogłoby być coś inaczej. To tak, nawet odchodząc od tej takiej filozofii, że to jest jedyny moment, który mam. Jedyna sytuacja, którą mogę przeżywać, bo to wszystko jest prawda, i niech ten metaforyczny odgrzewany kotlet będzie tutaj taką przypominajką, że, że to jest jedyna rzeczywistość, w której mogę teraz żyć. Natomiast, idąc na nieco bardziej płytszy poziom, to powiem szczerze, nie wchodząc na ten moment szczegóły, po prostu teraz czuję się w swoim prime. Czuję, że nie byłem w lepszym okresie w życiu niż jestem teraz. Czuję po prostu. Że w pełni odkrywam, w pełni jakby wykorzystuję swój aktualny potencjał, to co mam wewnątrz, to co mam wokół siebie, jest fantastycznie. Tak. I teraz, czy gdybym wtedy nie wyprowadził się z Los Angeles, tylko tam został, czy byłoby lepiej? Znowu przytoczę słowa Wielkiego Polaka. Nie wiem! Po prostu, to znowu szybka przypominajka, że żeby zweryfikować. Czy byłoby inaczej, gdybym podjął kiedyś inny wybór, to musiałbym równolegle iść w nieskończenie wielu kierunkach, co jest niemożliwe? Po prostu, mm, czy żałuję tamtego wyboru? Po pierwsze, zdecydowanie nie. Po drugie, nawet jakby nie podchodzę, jakby żal jest moim zdaniem bardzo y, nielogicznym nielogiczną emocją w pewnym... No, upraszczając, dobra, nie, źle to powiedziałem, ale wracam do, wrócę do tego momentu na chwilę, że po prostu rozumiem, dlaczego tak postanowiłem. Dlaczego tak postanowiłem, a jak najbardziej też rozumiem, że jest to wybór dziwny dla innych ludzi. Natomiast troszeczkę to było takim kluczem do sukcesu w życiu, jaki teraz odczuwam, jaki teraz przeżywam, że było wyjście... Hmm, z takiego założenia, że mam świadomość, że moje czynniki środowiska, moje, moje, moje indywidualne okoliczności są diametralnie inne niż ogromnej większości ludzi, i stąd też jest bardzo mało podobieństw, bo unikalne okoliczności, unikalne środowisko ma każdy z nas, ale ilość podobieństw między mną a innymi kowalskimi, innymi, inną garstką Polaków jest właśnie taka, że, że czuję się w bardzo innym miejscu i na początku to może przytłaczać, na początku może to sprawiać wrażenie, że po prostu nie pasuje, jestem niepasującym elementem całej tej układanki i biologicznie rozumiem, że może to powodować cierpienie, natomiast jeżeli i tak właśnie miało to miejsce, zacząłem kwestionować swoje oczekiwania i po prostu bardzo uważnie podchodzić do swoich indywidualnych okoliczności, i zacząłem kwestionować te oczekiwania. Dlaczego ja mam oczekiwać, że będę miał dużo podobieństw? W momencie, kiedy już na wczesnym etapie swojego życia zacząłem z różnych powodów podejmować decyzje bardzo różne od innych ludzi, co mnie zaprowadzało w jeszcze bardziej inne, unikalne zakamarki. I rozumiem, i akceptuję to, że teraz po prostu jestem bardzo innym człowiekiem, i wtedy też to, co determinowało moje wybory, było diametralnie inne od tego niż co determinuje wybory większości innych ludzi. Po prostu jest to skala, jest, jest, jest po prostu statystyka, że dla jednego rozwój to właśnie będzie gdzie dostanę lepsze wykształcenie, gdzie się więcej nauczę, gdzie będę musiał się rozwijać zawodowo, gdzie więcej zarobię. A na tamten okres w moim przypadku to to praktycznie nie miało już znaczenia. Co miało znaczenie, to właśnie to ten rozwój taki pod względem Symbiozy ze światem i to, żeby właśnie troszeczkę poradzić sobie z tym z tym, z tym odczuwaniem samotności w kontekście niepasowania do, do świata, po prostu ja jestem w jakiejś dziwnej sytuacji. I chodzi o to, że w tym nie ma nic, nic, nic złego, po prostu, nie? I na tamtym etapie, jak sobie przewartościowałem bo tak też mówiłem wtedy, że ja tej decyzji powrotu z Los Angeles do Gliwic nie podjąłem w momencie, kiedy. Mm, kiedy byłem nieszczęśliwy i coś mi nie grało w swoim środowisku, wręcz przeciwnie, to tym bardziej jest to paradoksalne i tym bardziej może to dziwnie brzmieć, że ja tą decyzję podjąłem w momencie, kiedy właśnie to brzmi jak z bajki: że siedzę sobie w bardzo ładnym studiu na wzgórzach Hollywood z pięknym widokiem na downtown Los Angeles, i tak, kudle, ale miałem wspaniały dzień. Po prostu czułem, że spełniałem swój potencjał w tym dniu, i po tym dochodzę do wniosku, że chcę się przeprowadzić do Gliwic. Ale ma to bardzo logiczne wytłumaczenie. Po prostu, jak się zastanowiłem, jakie czynniki wpłynęły na to, że ja czułem, że, że bardzo fajnie spędziłem ten dzień, to wynikało to z tego, że byłem bardzo obecny, czyli coś, co nie ma związku z miejscem, w którym się jest, lub, lub ma mikro, mikro związek czułem że wykonałem aktywność fizyczną co sprawiło po prostu było zbieżne z jakąś moją biologią po prostu tak zaakceptowałem swoją biologię że jak się wyszaleję to to jestem szczęśliwszy nazwijmy to zjadłem bardzo dobre jedzenie <grytanie> po prostu miałem gdzieś tam kultywowałem pewnie jakieś tam jakąś komunikację z kimś z kim się dobrze rozumiem ale najprawdopodobniej robiłem to online czy przez telefon no, i tak sobie doszedłem do wniosku, że w sumie, jakbym więcej zdrowego żarcia kupię sobie w Lidlu niż w Trader Joe's, bo jest trzy razy taniej na przykład, nie? I to, co tutaj sprawiało, że się czuję szczęśliwy, w gliwicach będzie się. Będzie dostępne na jeszcze większą skalę, będzie to łatwiej dostępne. A oprócz tego, będę miał dużo czasu i przestrzeni do tego, żeby realizować właśnie projekt, który był jakimś tam moim marzeniem. I to po prostu tak dojrzałem do tego, że to jest ten czas, nie? Więc chodzi mi o znowu uhonorowanie swoich indywidualnych okoliczności, indywidualnych odczuć i wyzbywanie się takich schematów w myśleniu, że mam żyć jak inni ludzie, po prostu, nie? Więc upraszczając bynajmniej nie żałuję, wręcz jestem poniekąd w uproszczeniu dumny z tego wyboru. Po drugie, nawet nie rozpatruję tego w kategorii błędu, a są takie sytuacje w życiu, gdzie jak sobie tak jeszcze raz spojrzę na to coś, co miało miejsce, to mm, to był błąd. Mając tamte informacje i aktualną świadomość powinienem był podjąć inny wybór. Co prawda wiem, rozumiem, że nie miałem świadomości, więc rozumiem, dlaczego tamten wybór padł, ale... Mm, Uczę się z tych sytuacji, tak się buduje świadomość, że jakbym miał jeszcze raz te same informacje, rozumiem, że wolałbym podjąć inny wybór. Natomiast znowu przytoczyłbym piękny cytat jednego z moich ulubionych filozofów, Arkadiusza Sitarza, który powiedział: Mówią, że wybieram źle pośród tras życia, wszystkie złe wybory dały nas dzisiaj. Jesteśmy tu i teraz, komunikujemy się, garstka Polaków docenia to, że ja tutaj drę moją polską mordę do kamery. Jest w porządku, nie? I pełna akceptacja tego, jest w porząsiu. E, i, I w nawiązaniu do tamtego też drugiego komentarza, który tutaj e, umieszczę, to... Mm, Wyklaruję może to, co miałem na myśli, mówiąc, czas nazwać pik pikiem. Tak, tam we wcześniejszym wersie, w piosence, którą nagrałem, jest taki, że faktycznie statystycznie mężczyźni o. Arguably osiągają swój pik w wieku 38 lat i że jestem jakby gdzieś tam świadomy swojej wartości, świadomy swojej rosnącej statystycznie przynajmniej atrakcyjności, e, po prostu w kontekście damsko-męskim tylko zauważenie jakiejś tam statystyki, jakiejś być może jakiegoś trendu, nic więcej, nic mniej. Natomiast później czas nazwać pik peak pikiem, to jest z angielskiego, e, let's call a spade, let's jakby żeby nazwać pik pikiem właśnie że chodzi o to żeby nazywać rzeczy po imieniu po prostu i wiąże mi się to po prostu z pełną akceptacją tyle to jest synonim pełnej akceptacji i na ten moment czy to wychodzi właśnie z modelu jakiegoś filozoficznego czy czy, czy z czego innego to to że ja mam takie poczucie że bardzo dużo w życiu gdzieś nam Przeżyłem, doświadczyłem, przetworzyłem, zaakceptowałem, to bynajmniej nie oznacza, że ja już mam wszystko za sobą. Wręcz przeciwnie, jakby teraz nabieram dużo takiej lekkości i radości z odkrywania kolejnych momentów i jest, jest fantastycznie. Może, może to czasami brzmieć jak, jak nie wiem. Hmm, jak taka narracja, że, że już wszystko za mną, że już mi źle i tak dalej. Wręcz przeciwnie, chciałbym tym filmikiem zdementować i, i, i jakby uczciwie zraportować, że czuję się w swoim prime, czuję się fantastycznie. Natomiast to, co jest fantastyczne, okej, gdy też przyznaję, że jakieś tam elementy z mojego środowiska, z tego, z moich zasobów są tak. Mówiąc płytko, doceniam, że, że, że są na wysokim poziomie, że mogę sobie pozwolić na wiele i tak dalej. Ale to, co największą dostarcza wartość, to są właśnie te takie rzeczy, jakby. umiejętność doceniania prostych bodźców. Proste. Idę zaraz sobie dźwignąć trochę ciężarów i wiem, że się będę czuł lepiej. Też zrozumienie tego y, przyczynowo-skutkowego ciągu wydarzeń i zaakceptowanie tego, tak jak mówiłem, że to to mi troszeczkę. Y, Przypomina religijne zaakceptowanie siły wyższej. Po prostu, że ja nie, nie decyduję o tym, co potencjalnie, jak wpłynie na mnie, i po prostu jak mam tego świadomość, to tak trochę ten wybór jest tak oczywisty, że czuję, jakby to siła wyższa wybierała za mnie. Po prostu. I jakby zaakceptowanie tego, to poczucie lekkości sprawia, że się poniekąd czuję na tym etapie religijnym, ale to jest tylko poniekąd. To jest jakieś, jakaś uproszczona nazwa, a ja po prostu sobie płynę. I czuję się fantastycznie. Tyle. Zostawię to w ten sposób. Jest to jakieś tam moje zaadresowanie dwóch pytanek. Gdyby, gdyby moja odpowiedź tutaj nie była wystarczająca, to bardzo uprzejmie proszę o taką informację. Gdyby się pojawiły kolejne pytanka, to z największą przyjemnością będę produkował kolejne produkcje. Bardzo doceniam, że jest tutaj zaangażowanie, że, że to. Metaforyczne odgrzewanie kotletów jest docenione, i tyle z mojej strony. Pójdziemy dalej. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Yo!